Zawsze jak jestem w grze, mam wrażenie, że się nie nagrywa. A tak poza tym, moi drodzy, to wiecie, silne państwo to silna gospodarka. Silna gospodarka to silna, to wydajna produkcja. Wydajna produkcja to wydajna produkcja wojskowa. A wydajna produkcja wojskowa to silne wojsko. Natomiast silne wojsko to silne państwo. Taka maksymum na dziś. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. W kolejnym odcinku zagrajmy w Empire Total War. Minus 12, minus 9. Na jakiej zasadzie to kurde działa, to ja nie wiem. Ale jak się nam zbuduje tutaj agentura kościelna, to chyba będzie nam możliwie przede wszystkim będziemy mogli szkolić nowych księży, to przede wszystkim, a po drugie będziemy mogli w końcu też nawracać tutaj na katolicyzm. Szwedzi mnie trochę niepokoją, bardzo nad mnie niepokoją. No dobra, następna tura, zobaczmy, co nam przyniesie los. Austriaki wypowiedziały sobie wojnę Francji. Oni prawdopodobnie o te zachodnie ziemie po Hiszpanii, albo tam generalnie dalej. Zaraz zobaczymy. Warsztat Kacki, no dobra. Czyli gdzie? Czyli co? Co oni nam znowu zburzyli? Chamy łyse. A tutaj. No to naprawmy. A to oznacza, że na następnej turze będzie znowu. Kamieniec Galicja Podole. Okej, no to co? Kolejna agentura, czy idziemy w tam gospodarkę? No wszystko, agentura kościelna nam się przyda. Dobra. Sprawdźmy teraz tak, gdzie te ruskie znowu odbiły ten. Okej! Ruskie znowu odbiły Petersburg, prawdopodobnie z Karelii, ale mam jakieś takie dziwne wrażenie, że Rosja za chwilę się skończy, więc trzeba to monitorować. Tymczasem zwiększymy naszą siłę wojskową, potencjał wojskowy. Tak, dokładnie. Ciach, ciach. Może nie, może jednak pułki konne, bo to mimo wszystko ma swoją zaletę. Tymczasem, jak się mają tutaj nasze Brandenburgia, ja jeszcze się buntuje. No, za chwilę się skończy buntowanie i rumakowanie. Agentura się buduje też. Za turę będzie agentura dostępna. Super, cieszy mnie to niezwykle. Tutaj na maksa jest rozwinięcie. Dobra, tu też. Dobra, technologia. Jak z tym jest technologią? Za trzy tury będą granaty, a tym samym haubice. Więc czy się mi opłaca budować, szkolić te. Armaty prostotorowe? Raczej tak. Znaczy, no. Może raczej tak to złe słowo, ale generalnie chodzi mi o to, że będzie z tym problem. Okej. Znaczy, że
że warto. Czekaj, moment, ile to ten. 3 tury plus prawdopodobnie. Tak, tak czy siak. Przez jakiś czas jeszcze będziemy musieli artylerię prostotorową wykorzystywać. No dobra. Rosja, Szwecja. Okej. Okay. Szwecję mam na zachodzie, Rosję. Szwecję mam na wschodzie, będę miał na wschodzie prawdopodobnie. Formacje. Bund Brandenburgii. To było do przewidzenia. Zniszczyć ich. Dokładnie, tak jest. Rozwalić ich w pień. A tu rozbudować agenturę kościelną. Pyk. Odwaga i męstwo zwycięża. Odwaga i męstwo to pewne zwycięstwo. Gotowy na rozkaz. Natychmiast. Niech cię cholera, głupi Prusak, no kurde mol. Dobra. Trudno. Potrzebujesz technologii lepszego rodzaju dla... dla tych, dla naszych wojsk. Dobra. A, bo tutaj kurde ten, nie szkolą się, znaczy nie budują się budynki właściwie. Dobra. 3000, 2,5. No spróbuj do Szwecji zagadać może. Co Szwedy... Szwedy mogą z nami coś ugrać, co... Znaczy możemy coś ze Szwedami ugrać, niestety nie. Musiałbym zerwać sojusz z Rosją i chyba tak zrobię. Cofnij prawo przemarszu. Anuluj sojusz. Głowy handlowej na razie będę z tobą anulował, bo generalnie potrzebne mi twoje pieniądze, ale nie zamierzam się w twoje wojenki bawić, stary. Naprawdę, to nie jest mi potrzebne do niczego. Z Austriaka mam uwielbienie, proszę bardzo. Okej, okay. Plany chyba ulegają zmianie, moi drodzy, bo po pierwsze... Austriakami mam sojusz, mimo że myślałem, że nie mam sojuszu tego z nimi, ale jednak się okazuje, że jednak mam. Zatem no jest dobrze. Nie zwerbuję już oddziałów, co? No właśnie. Okej, jak wygląda sytuacja z tymi... O, plus 7 z tytułu... 1,7, tak? 1,7 z tytułu, że mamy tutaj agenturę kościelną, która za chwilę mi spłonie. A no dobra, trudno. Kazimierz Potocki za... znakomity generał, no tak. Grał parę bitew autokalkulacyjnych już... Szpanuje. Okej, okay, technologie. Jeszcze muszę sprawdzić jeszcze raz. A, to! Zmieniamy na 9 tur do... Dobra. Jestem za, a nawet i przeciw. Okej, okay. A tutaj mamy fajne rzeczy. Już się nam pobudowały. Możemy... A to może za chwilę, nas na tej turze. Na razie pobudujmy sobie tutaj te oddziały.
Szwecja, co kombinuje Szwecja? Mam nadzieję, że na razie nic, ale... Widzicie, to też jest fajne, bo na przykład nie zawsze... Kurwa twoja! No i widzicie, to jest właśnie kurde to. Chciałem z nimi szansę? No jakieś mam. No dobra, spróbujemy to wybronić. To już nie była moja głupia decyzja, tylko fakt, że komputer po prostu zapędził się zbyt daleko od zasięgu moich wojsk. Niestety. Tak też i bywa. Ale na szczęście to oznacza, że w tym odcinku będzie bitwa. No cóż, że ze Szwecji. Znaczy nie, z tym. What? Okej, no dobra. Gdzie oni są? Tu są sukinsyny. Kurde molno. Dobra, co oni mają tutaj? Milicję. Pułk konny i 12 funtówki piechoty. No, będzie zabawnie. Kurde mol. A mogłem kurde doszkolić milicję, choćby po to, żeby mieć tą. Lepsze, większe zadowolenie, nie? Dobra. Postawić się tutaj. O Jezu, to jeszcze sztab generalny. Dobra, sztab generalny niech pójdzie tutaj. Biegiem, biegiem. Kurde molno! Sobie burzą ten fot do cholery jasnej, mam to gdzieś. By tylko poszli sobie w cholerę stąd. Won. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy to jest ich generał, czy co to jest, bo w przypadku jednostek nie generalskich gra nie pokazuje, właściwie nie raczy pokazać, czy mam do czynienia z generałem, czy nie. W naszym przypadku jest to oczywiste, ale... Milicja? A czekajcie, niech sami oni wejdą. Oni prawdopodobnie będą chcieli dostać się do bram. Rzucają, tak? Rzucają, dobrze, dobrze, dobrze. A tyle niech sobie tam niszczy te nasze te. No, zobaczymy, czy dacie radę, kurde. Jeden na jednego. Hmm.
Rosjanie mają ten pułk konny. No i dobra, zobaczymy jak sobie poradzicie z zasięgiem. Schodzą czy nie schodzą? Tak, schodzą. Obrywają? Nie obrywają. Milice to kiepski strzelcy, ale dobrze. Kiepscy strzelcy, ale dobra. A jest. Dwóch stracimy. Błąd zrobiłem, powinien gdra obsadzić w domku, a nie zwykłą piechotę. No dobra, trudno. Strzelać, panowie, strzelać. No ładnie, ładnie im zabieracie te. Komputer już się waha. Ojej, jak mi przykro. Będzie uciekać? Tak, będzie uciekać. Posiekamy ich. Tak, siekamy ich ładnie. Bardzo ładnie ich siekamy. Dobra, chłopaki, dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Nie ADHD, spokojnie, nie ADHD. Wróg spierdziela. Zostało ich 35, nawet jeżeli wrócą... Ale idiota strzela, kurde, w te... bramę. Czekają, dobra. Kurde. Dobra, i koniki idą teraz, tak? Prawie. Co oni robią? Dlaczego oni strzelają? Nie wiem, ale... Zróbmy tak. Łazi z tego domu tutaj. Macie do mnie zadanie specjalne. Za właściwie to za chwilę dostaniecie. Generał do tego... do garnizonu. Pytanie, czy... Prusacy już opracowali sobie kartacze, chyba tak.
Okej. Okay. Co robi komputer? Pyk! Pyk! Co oni kurde uprawiają? Krok do przodu, krok do przodu, krok do przodu, panowie, panowie, krok do przodu. Dobra, nasi wyszli, nie, jeszcze nie. To wyjdźcie chłopaki z tego, z zarośli i kierujcie się w stronę tego lasku. No Jezus Maria, co oni odpierdzielają, no? To AI to jest naprawdę takie kretyńskie czasem. Czasem. A i nigdy nie było mocną stroną Total War'ów, to trzeba przyznać, ale to jest po prostu czasem wybitnie. Jezus Maria, no gdzie ty leziesz? Tu! 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 Co on nie ogarnia? Z własnego fortu nie umiecie wyjść, czy jak? O kurde mole, naprawdę? Co, muszę na to kliknąć, czy co? No ja nie wierzę po prostu, to jest po prostu niesamowite. Gdzie oni lezą? Bo ja tego nie rozumiem. Znaczy ja wiem chyba gdzie oni lezą. Oni lezą kurde do tych lin, co to zostawili nasi wrogowie. Oni to traktują jako priorytet. Boże, banda idiotów. Drzwi nie umiecie otworzyć! Ja wiem, że w milicji same pługówki służyły i służą, ale to bez przesady, no. Brawo! Otworzycie? Brawo! Brawo! Wymyślili! Kurwa! Ja pierdolę. Ja po prostu nie jestem w stanie w to wierzyć. Jestem po prostu... Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, moi drodzy, ja tutaj robię cięcie. Do momentu, aż
Nie dobiegną nasi tutaj, to ja robię tutaj cięcie. Okej, okay, jestem z powrotem, ale wygląda na to, że moi ludzie zostaną zatykowani za chwilę przez wrogą kawalerię, więc to jeszcze do tego półkonny, więc no, miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Czekać tutaj! I to jeszcze w lesie, mam przerąbane. Chociaż... Świetnie sobie radzą. I ubiliśmy generała! Proszę bardzo! Właściwie to pułkownika wrogiego. Szkoda, że nie ma w tej opcji, jak w poprzednich Total Warach, że ten wygrany pułkownik, doświadczony pułkownik tam po iluś tam latach, znaczy po iluś tam bitwach dostawał awans. I możliwość zostania generałem. No tutaj mogę taki od co najwyżej pułkownika awansować, chyba go awansuję. Ostrzelać ich, sukinsynów. Dupa z nas nie wojsko. Dobra, na tą jazdę chociaż, znaczy nie. Nie na jazdę, tylko na artylerię. Ja pierdzielę. Ale ładnie ich przeżnęli. To trzeba przyznać. Stracili tylko ilu? 30 ludzi. Na bagnety! Sto funtówki, yeah. Milicja nie ma magnetów, nie ma niestety magnetów. Nie ma magnety, milicja! Skubani! Dobrze widzę? Mam magnety. Tak, minimalne zwycięstwo. Ma magnety. Dobrze! Dobrze sobie nasi poradzili. Zwycięstwo! A nasi go za chwilę dobiją. Zwycięstwo kolejne. Kurde! A nie, dobra, myślałem, że ten, że jest problem. Nieważne. 2000 jeszcze nie mogę. Za ile będę miał te granaty? Za turę. O, fajnie.
Ale kosztuje ten, ile trwa budowa? 4 tury. Czyli za 5 tur będę mógł szkolić pierwsze oddziały haubic. Fajnie, fajnie, fajnie. Pierwsze pułki haubiczne. Galicji, Podole się pierwsza szkoła kościelna, znaczy druga kolejna. No to kolejny poziom agentury, bo ten. Nie? Wasza dostojność. Ciebie, panie, w ogóle Poniatowski, to ja powinienem, kurde, zwolnić ze służby i ten. I pójść z tobą w cholerę. Gotowi! Marsz. Żołnierze! Do Lwowa. Dobra, tymczasem nasi żołnierze niech unicestwią właśnie, niech unicestwicie ich. Przetrącić im karki. Pięknie. Tak jest! Tak postępujemy z buntownikami w naszym imperium. Imperium? O, naszym państwie. Jeszcze nie imperium. Jeszcze nie imperium. Ale minus 4, minus 7. Sukcesywnie nam tutaj wzrastają. Wzrasta zadowolenie. Z każdym buntownikiem tak naprawdę. Z każdym buntownikiem. Znaczy z każdym buntem stłumionym wzrastają zadowolenie. Konsolidują się tereny. Też agentura kościelna robi swoje, nie? Katolicyzm się umacnia. No dobra. Chyba tutaj szkoliłem nową armię, tak? No dobra, niech będzie tak. Kolejne pułki. Naprzód! Farsz! I tutaj... tutaj co było? Tutaj była... co się stanie, jak zwolnię... tą milicję? Okej. No, nic specjalnego, nie? Ale dobra. Jest okej. Okay. Jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze! Wychodzimy na prostą! A za chwilę jeszcze będziemy mieli granaty. O tak! Granaty. Grenadierów będziemy też mogli szkolić. W ogóle możemy chyba szkolić już grenadierów, tak? Nie? Prawda? Możemy szkolić grenadierów. Świetnie. Otóż grenadierzy, moi drodzy, to jest taka jednostka wojskowa, która co prawda ma mniej ludzi, mają podobne statystyki do piechoty liniowej, jeśli chodzi o zasięg i celność. No! Powiedzmy, że są nieco bardziej celni od piechoty liniowej, ale dodatkowo biją się świetnie. Zobaczcie. Obrona w walce wręcz, atak walce wręcz 14, znaczy 10, 14, 16. W przypadku piechoty liniowej jest to 6, 9, 13. Więc grenadierzy nadają się, jak sama nazwa wskazuje, świetnie do walki wręcz. Ponadto mają jeszcze dodatkowo granaty. Właśnie. Może... Używać granatami dodatkowo odporność na zmian morale, czyli jak nie daj Bóg ktoś tam się spierniczy w armii, zacznie połowa armii nam uciekać, to oni będą stali mimo tego, że pół armii nam ucieka, nie są podatni na nie są podatni na... No właśnie na zmiany, nie? Zmiany w armii. Dobra, gościu, tu wam trzeba generała. Aha, generał kosztuje, więc...
Więc tego generała później zrobimy sobie. No dobra. Kurde, Potocki to nam tutaj rośnie na prawdziwą szychę. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda jeszcze nasz rząd, ministrowie. Czy uda mi się tego premiera w końcu to się stało? Nie wiadomo, jakiś bądzi. Dobra, wymienimy premiera na... lepszego. Dariusz Rozycki. Prawdopodobnie Różycki miał być, ale... No nic, status quo. 100%, 3% do żądania reform. No to jest spoko, plus 2 do zadowolenia szlachta. Czasami dostają właśnie niektórzy ministrowie takie trajty, które zwiększają zadowolenie właśnie czy to klas niższych, czy to szlachty. Jeszcze zobaczmy sobie 4600, 4800, to jest do przyjęcia. O, ty, ruskie flotę zbudowały. Patrzcie ich. No, oni się o ten Petersburg biją i to ostro. Rzeczywiście, Wielka Wojna Północna. No, Szwed miał tutaj... no... Moskwę zajętą. Ale to dobrze. To mój ten... Moją pozycję jeszcze wzmacnia. Zobaczmy sobie w ogóle, jak leci nasz handel. Z kim najwięcej... Kurlandia traci, ma generalnie to jest nasz protektorat, więc nic z tego nie zrobimy, ale generalnie porówno jest ze wszystkim. Na razie póki co to sprzedajemy im wódko. Wódkę im sprzedajemy. Czyli inne towary. Bo widzicie, generalnie handlować lepiej jest tym, co można zdobyć od innych, czyli w przypadku... towarami luksusowymi z kolonii, ewentualnie, do czego ja teraz dążę, będę dążyć w następnym odcinku, bo ten już dobiega powoli końca, będę dążyć do tego, żeby tutaj swoje statki handlowe poumieszczać. Tutaj też się dzieją ciekawe rzeczy, bo można na przykład trafić na przeciwnika, z którym toczymy wojnę i mamy regularną wojnę, bitwę morską. Liczę na coś takiego, choćby na bitwę z piratami, żeby wam pokazać, jak wygląda w ogóle pierwsza, w ogóle, chcę wam pokazać, jak wygląda bitwa morska w tej grze. To też fajna sprawa, do której bitwy morskiej oczywiście jeszcze nie opanowałem tak dobrze jak bitew lądowych. No, ale no zobaczymy, nie? Zobaczymy. Znaczy, znam podstawowe zasady, tak? Bitew morskich, ale arkanów i niuansów nie opanowałem. Dobrze, moi drodzy. Mieliśmy bitwę, mieliśmy trochę zarządzania w tym odcinku. Wróćmy sobie do metropolii. Mieliśmy trochę zarządzania w tym odcinku, mieliśmy trochę rzeczy takich... inwestowania i tak dalej. Sprawdzę na szybko, czy gdzieś nie musimy tutaj inwestować, bo mamy chyba 221. Z tego co pamiętam, to właśnie. A tu 660 potrzeba. Na Podolu pola. Pola tarnopolskie. No jeszcze tu. Na Białorusi i na Podolu. To muszę o tym pamiętać. No i jeszcze tutaj. Kurde, tu jest masa pól nieogarniętych przeze mnie. Proszę bardzo. Powinienem chyba częściej być bliżej ludu, że tak się wyrażę.
No nic, moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie w następnym odcinku. Zwłaszcza, że rozwój tych farm zwiększa nam zamożność. A zamożność pozwala nam rozwijać kolejne dodatkowe miasteczka, w których możemy budować albo agentury kościelne, albo uniwersytety, albo ośrodki kulturalne, albo nowe ośrodki gospodarcze przemysłu cięższego. No dobrze, moi drodzy, ja tutaj kończę w takim razie odcinek. Ja byłem z Wandelf, to było Empire Total World następnego odcinka. Na razie, cześć!